Cześć. Po dość długiej przerwie na kanał wraca Gatka Szmatka, czyli seria o przemyśleniach, o które nikt mnie nie pytał i nikt mnie nie prosił. Tym razem chciałem pogadać sobie o tym, dlaczego przerzuciłem się na system punktów doświadczenia za zdobyte złoto i jak ta zasada może urozmaicić rozgrywkę w Dungeons and Dragons oraz pochodnych DDK. Zanim jednak zaczniemy, to oczywiście szybkie, standardowe wyjaśnienie. Moje poglądy są moimi własnymi, które wykształciłem grając w RPG nieprzerwanie od 16 lat w systemie Fantazy i Fantazy Podobne. Są to poglądy wyrażane z perspektywy zapalonego dedekowca, Regularnie grywałem i prowadziłem również Warhammera Fantazy i Warhammera 40 000. Jakiś czas temu, pod jednym z postów na moim fanpage'u, nawiązała się krótka, ale fajna dyskusja o tym, że w swojej kampanii rozdaje punkty doświadczenia za złoto. Miłosz, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział w jednym ze swoich komentarzy, że nie słyszał wcześniej o tej metodzie, więc pomyślałem o tym, że warto będzie nieco pobiadolić na ten temat. No to może na początek mały rys historyczny. Już od pierwszych edycji D&D doświadczenie poszukiwaczy przygód było mierzone za pomocą kosztowności, które zdobyli oni podczas swoich wypraw. Exp za zabite potwory niemal nie istniał lub był tak niski, że wręcz nieopłacalny. Celem graczy nie było zabicie smoka, ale splądrowanie jego leża, by np. znaleźć potężny przedmiot, który tam się skrywa. W tym celu musieli użyć całej swojej pomysłowości, przygotować plan i do tego kilka zapasowych planów, na wypadek gdyby ten oryginalny nie wypalił. Wraz z ewolucją i rozrostem marki, jaką są lochy i smoki, doświadczenie zaczęto przyznawać głównie za pokonanie potworów. Wiem, że już bestiariusz drugiej edycji miał przy stworzeniach ilości XP, które sugerowały, że tu należy szukać waluty potrzebnej postacią graczy do rozwoju. Na dobre z oryginalną metodą zerwała trzecia edycja nadając DD kierunek, który widzimy po dziś dzień, czyli całkowite przerzucenie się na pedyki za potwory. Jak wspominam w każdej gadce szmatce jestem zapalonym Dedekowcem, a ponieważ zacząłem od edycji 3,5, a później wiele lat grałem w czwórkę i następnie w piątkę, EXP za potwory był jedynym co tak naprawdę znałem w kwestii rozwoju postaci. I choć wiem, że piątka wprowadziła opcjonalną zasadę kamieni milowych, to zawsze uważałem ją za bardzo kiepską, o czym trochę mówiłem podczas ostatniego live'a. Wróćmy jednak do potworów, ponieważ to do nich są przyczepiane metki z punktami doświadczenia, są one naturalnym celem każdej przygody. Jeśli nie rzucasz graczom wyzwań w postaci przeciwników do ubicia, rozwój bohatera jest spowolniony. Nagromadzenie sesji bez walki sprawia, że zdobywanie poziomu nie współgra z progresem w przygodzie. Pomyślmy o takim przykładzie. Gracze wchodzą do nawiedzonego domu. Mogą spędzić całą sesję, rozwiązując zagadki i badając pomieszczenia, rozszyfrowywać zatajone listy, próbować odkryć tajemnice tego miejsca i robić to wszystko nie angażując się w żaden konflikt bojowy. Przygoda idzie do przodu, zabawa jest przednia, ale nie ma podstaw do przyznania PEDEKów. Jako mistrz gry jestem zmuszony do tego, by tenże nawiedzony dom zamieszkiwały wampiry, duchy, góle, zombie czy jakieś inne stworzenia, które są niczym innym jak po prostu. Piniatami wypełnionymi ekspem, które trzeba sklepać. No właśnie, tutaj nasuwa się na myśl kolejny minus tego rozwiązania. Wszystkie potwory, które gracze napotykają w grze, muszą być do nich wrogo nastawione lub gracze muszą być wrogo nastawieni do potworów. Niby nic wielkiego. Ale co jeśli trafiając do nawiedzonego domu, gracze spotkają wampira i zechcą z nim porozmawiać zamiast walczyć? a może postanowią wejść do tego domu w dzień, gdy wampir śpi i obawiając się starcia z nim, po prostu przeszukają rezydencję, omijając pomieszczenie z jego leżem. Niestety, w tym wypadku wampir ma na sobie przyklejoną cenówkę, na której widnieje ilość punktów doświadczenia, które gracze przegapią, jeśli nie pokonają tego potwora. Próbując jakoś zgrabnie to wszystko podsumować, ten sposób rozdawania doświadczenia w pewnym sensie stygmatyzuje waszą grę, zanim ją zaczniecie. Ludzie, którzy nie przepadają za D&D, bardzo często podają jako powód nacisk, jaki ta gra kładzie na walkę. I powiem wam, że mają rację, bo podstawą obecnego D&D jest walka i nie ma co się oszukiwać. Gracze wyruszają na przygodę, by zwalczyć przeciwników, i rozgrywka musi im tych przeciwników dostarczyć, by wirtualny pasek doświadczenia się wypełniał. Przygoda jest tam, gdzie są potwory czy wrogowie, a ci z kolei muszą być uzbrojonymi po zęby istotami o dopasowanej do drużyny skali wyzwania. No dobra, ale ja sobie tutaj gadam w najlepsze, a wy być może od początku wideo drapiecie się po głowie i myślicie, no ale jak, Krzysiek, punkty doświadczenia za złoto? Nie rozumiem. No to ja już wyjaśniam. Niektóre systemy OSR, jak na przykład White Box, Swords and Wizardry, Lamentations of the Flame Princess czy Labyrinth Lord, skopiowały pomysł z pierwszej odsłony DD i nagradzają bohaterów graczy ekspem za skarb, który drużyna zdobyła podczas przygody. I już uprzedzam pytania i wątpliwości. Nie chodzi tu o całe bogactwo, jakie zostanie zgromadzone, lecz o skarb, który znajduje się w niebezpiecznym lub nieprzychylnym bohaterom miejscu. Ten skarb może być strzeżony przez jakąś istotę. Droga do niego może być skomplikowana lub usłana pułapkami, a może po prostu znajduje się w miejscu, do którego bohaterowie graczy będą musieli wejść podstępem. Bez względu na to, jak to sobie obmyślicie, powinny to być kosztowności, których zdobycie jest w jakiś sposób utrudnione. To znaczy, że gracze otrzymają PDK za wyniesienie kryształowej zastawy z nawiedzonego przez upiory domu, ale nie mogą liczyć na to, że dostaną EXP za wygrane w kartę pieniądze czy za kieszonkową kradzież na miejskim bazarze. Punkty doświadczenia powinny być tam, gdzie jest przygoda, niebezpieczeństwo czy tajemnica do rozwiązania. Jeśli chodzi o to, kiedy złoto przemienia się w punkty doświadczenia, czyli kiedy gracze otrzymują swój exp, to tutaj mamy już naprawdę różne interpretacje. Niektóre zestawy zasad mówią, że wystarczy złoto przenieść do bezpiecznej przystani, jaką może być jakieś siedlisko cywilizacji, czyli pobliska wioska, miasteczko, garnizon wojskowy i tym podobne. Jeszcze inni twierdzą, że liczy się tylko złoto wydane, czyli bohaterowie graczy powinni wydawać pieniądze, by budować swoją pozycję w świecie gry. Kapłan może pracować nad budową świątyni, wojownik otworzyć szkołę szermierki, a czarodziej na przykład rozwijać laboratorium magiczne. Już kilka razy wspominałem na kanale, że w zakończonej przez moją grupę kampanii lotwpa mój wojownik Gianluca otworzył sieć włoskich pizzerii, a z kolei inna postać prowadziła szajkę, która na szeroką skalę przemycała towary do objętego wojną kraju. W mojej obecnej kampanii Whiteboxa drużyna przyjęła nieco inną taktykę. Mianowicie po zdobyciu znacznego skarbu czy zakończeniu jakiejś przygody w ramach kampanii, urządzają imprezy. I to imprezy przez duże A jak alkohol. Ich hulanki doprowadziły już do zaburzenia systemu dnia i nocy w mieście Drowów oraz do skonfliktowania ze sobą dwóch domów szlacheckich. Do tego wszystkiego weszli w posiadanie willi w Menzobrandzan, w którą również inwestują zarobione pieniądze. Możecie, ale nie musicie wymyślać własnego sposobu na to, kiedy dochodzi do przeliczenia skarbu na pedeki. Wydaje mi się, że opcja z dostarczeniem go do bezpiecznej przystani jest najrozsądniejsza i sam taką stosuję. Aha, no i oczywiście, jaki jest przelicznik? Tutaj zależy od waluty jaka obowiązuje w waszej grze. Jedna sztuka takiej waluty symbolizuje jeden punkt doświadczenia. Na przykład domyślną walutą White Boxa jest sztuka złota, a w Lamentations of the Flame Princess mamy sztukę srebra. Czyli na tych przykładach, grając w white boxa, otrzymamy jednego pedeka za każdą sztukę złota, natomiast grając w lotwpa, będzie to pedek za sztukę srebra. No i wreszcie odpowiedź na pytanie, jaka jest logika tego, że skarb daje nam doświadczenie? Na pierwszy rzut oka, exp za potwory wydaje się nam logiczny, ponieważ kojarzone jest to schodzeniem na siłownię. Męczymy bicepsy naszych postaci, a one stają się silniejsze. To moim zdaniem jest ok, jeśli wszyscy gramy wojownikami. Natomiast jeśli chodzi o złoto, to jest ono symbolem wysiłku, jaki został włożony w to, by je zdobyć. Owszem, to mogła być walka, ale nie musiała. To mogło być rozwiązanie zagadki, przejście bezpiecznie przez pełne pułapek podziemia. Włamanie się do leża smoka i wyniesienie stamtąd kosztowności, pozostając przy tym niezauważonym. Skarb jest jedynie wyznacznikiem tego, jakie trudy musiała przejść nasza drużyna, by wejść w jego posiadanie. Czyli w rzeczywistości rozwój jest procesem uzyskiwania bogactwa i ten rozwój formalizuje się w postaci pedeków, gdy skarb będzie już nasz. Ok, skoro już mniej więcej wiecie, jak działają punkty doświadczenia za zdobyte złoto, to teraz powiem Wam, co według mnie ten system daje rozgrywce. Po pierwsze i przede wszystkim przestajemy być niewolnikami potworów, a przeciwnicy drużyny przestają być workami do bicia i stają się integralną częścią świata, który przemierza drużyna. Możemy uwolnić się od myślenia, że przygoda powinna zakończyć się walką lub zawierać tyle i tyle starć, by postaci mogły awansować na następne poziomy. Potwory otrzymują dodatkowy wymiar głębi, bo podczas spotkania z nimi gracze nie będą mierzyć ich pod kątem posiadanych punktów życia i potencjalnej ilości ataków. Przeciwnicy przestają być autoagresywni i konfrontacja z nimi nie musi oznaczać walki. Drużyna może zechcieć paktować z przeciwnikiem, a nawet dołączyć się do niego i całkowicie zmienić front. Potwór przestaje być piniatą wypełnioną ekspem, a staje się żywą istotą w świecie przygody. Po drugie, punkty doświadczenia są wszędzie. Bogactwo, skarby, złoto mogą znajdować się w przeróżnych miejscach. Mogą to być zamieszkane przez licza podziemia, zamek wampira, obóz olków lub coś zupełnie innego. Ze względu na to, że nie musimy planować spotkań bojowych, gracze mogą zdecydować, gdzie zechcą się udać, by zdobyć pedeki. To znakomity sposób do grania w modelu sandboxowym, ponieważ złoto możemy umieścić wszędzie tam, gdzie na mapie naszej rozgrywki znajdują się lokalizacje z przygodą. Po trzecie, jesteśmy uwolnieni od balansowania świata do poziomu graczy. Kiedyś pewnie nagram o tym jakieś osobne wideo, ponieważ ekspert za potwory wymusza budowanie świata gry tak, by wszystko wokół było na poziomie bohaterów lub w ich niedalekim zasięgu. Dzięki usunięciu wymogu balansu możemy stawiać przed graczami wyzwania wszelkiej natury. Mogą już na początku swoje wędrówki stawić czoła potężnym istotom i nie musimy przejmować się tym, że ich poziom jest za niski. Powiem więcej, niemal w ogóle nie musimy przejmować się tym, jaki gracze mają poziom. Kampanie do piątej edycji mają bardzo dużo problemów, ale jednym z tych problemów jest to, że wymuszają na graczach liniową przygodę, która ma na celu nabicie odpowiedniej ilości poziomów, by byli przygotowani do starcia z bossem z okładki. Finał tych kampanii jest budowany tak jak cała reszta. Wokół starć z przeciwnikami. Bohaterowie mogą pokonać zło tylko poprzez dosłowne pokonanie go w walce i tylko za to zostaną nagrodzeni punktami doświadczenia. Weźmy za przykład moją znienawidzoną kampanię do DD, czyli Tomb of Annihilation. W systemie OSR gracze już na pierwszym lub drugim poziomie weszliby do grobowca unicestwienia i zamiast walczyć ze wszystkim, co tam się znajduje, po prostu próbowaliby dostać się na samo dno kompleksu. Wysadzić pożeracz dusz razem z atropalem i uciec ile sił w nogach przed acererakiem zabierając w międzyczasie tyle kosztowności ile byliby w stanie unieść. I to wszystko bez konieczności stoczenia ani jednej walki. Po czwarte skarb może być ciekawy. Kosztowności które znajduje drużyna nie muszą być po prostu monetami wręcz przeciwnie warto by były czymś innym. Wielu autorów OSRowych modułów wprowadza wręcz skarb jako osobny mini rozdział z ciekawymi przedmiotami. Niekiedy mają one niewielkie magiczne właściwości, lub są objęte jakąś klątwą, która utrudnia ich zdobycie i przeniesienie do bezpiecznej przystani. Czasem możemy natrafić na przedmioty, których zdobycie może być wyzwaniem choćby z logistycznego punktu widzenia. Bo co jeśli gracze w labiryncie Minotaura znajdą wykonany ze złota posąg dorosłego mężczyzny? Bestia ich ściga, więc jak poradzą sobie z tym, by wejść w posiadanie takiego łupu? Czy podejmą ryzyko? Czy może będą chcieli jedynie oskubać go z kilku części, które łatwo i szybko można odłamać czy skruszyć? I wreszcie po piąte. To gracze decydują, jak rozgrają przygodę. Prowadzący rozkłada złoto, czyli punkty doświadczenia w ramach świata gry. Te najbardziej wartościowe rzeczy mogą być schowane za najcięższymi zagadkami, najsilniejszymi przeciwnikami lub najbardziej śmiertelnymi zagrożeniami. To jednak gracze decydują, czy zechcą podjąć się ryzyka wyruszenia do górskiej świątyni, z której nikt nigdy nie wrócił, ale której legenda mówi o niewypowiedzianym bogactwie. A może zechcą podjąć się czegoś z pozoru bardziej bezpiecznego. Drużyna decyduje o tym, jak bardzo podkręcony będzie poziom ryzyka w celu zdobycia większej ilości pedeków. Gracze przestają myśleć o tym, że wypadałoby coś ubić, żeby zaliczyć jakiś exp, i mogą skupić się na tym, by cieszyć się przygodą. Czas naszych sesji nie jest zdominowany przez walkę, a oni mogą wykazać się kreatywnością w pokonywaniu wyzwań. Nie ma jednego słusznego sposobu na realizację celu, czyli siły mięśni i poziomu rzucanego czaru. Gracze wgryzają się w świat gry, a poprzez planowanie działań i poznawanie realiów settingu stają się jego częścią. Tworzą sojusze, nawiązują współpracę, inwestują, prowokują konflikty i mają na to wszystko czas, ponieważ nie mają narzucanego sposobu gry. Podsumowując... Uważam, że punkty doświadczenia przyznawane za zdobyte złoto otwierają przed nami wiele możliwości. Jeśli jednak lubicie sesję walki, a potyczki to wasz ukochany aspekt gry, to nie ma sensu, żebyście przerzucali się na coś innego niż to, co obecnie proponuje DD. Jeśli jednak wkurza Was to, że walka zdaje się być przymusem w Dungeons Dragons, to spróbujcie tego rozwiązania, bo być może ten z pozoru prosty i zapomniany element designu oryginalnego DDK jest tym, czego szukaliście. No dobra. To by chyba było na tyle. Dajcie znać co sądzicie o tym wideo w komentarzach, i jeśli się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie również na Facebooku i Instagramie, linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego razu, trzymajcie się, cześć!